Motosport, kontynuujemy wyścig. Oczywiście, więc dobra. Tytuł będzie Zabójcy Kierowca 1 i 2. Więc jak macie pomysły, jak nazwać filmik, to mówcie. Oczywiście w następnych odcinkach ten odcinek wyjdzie 25 wyjdą od razu u mnie na kanale 3 odcinki, bo później wyjeżdżam i nie będę miał jak nagrywać, bo będę u wujka na wsi, więc dobra, lecimy na ręce zatem. A, za to, że wychodzimy na ręcznym, dostajemy punkty kierowcy i samochodu. Więc z tego względu ja też nie raz driftuję sobie. Dobra, wyciągamy z górki 200. Jest 200. O, w dupę spadliśmy. Dobra, leciliśmy 230 na godzinę znowu. O, poziom trudności 6. Wyszli. Uszkodzenia 0, bo mamy uszkodzenia. O, i właśnie dostaniemy nowy samochód. Na waszych oczach mamy nowe auto. No to lecimy, dobra, ukończyliśmy. Bla, bla, bla. Lecimy. O! Mamy Forda Shelby'ego, jak to mówię. GT500. Mamy Dodge Charger SRT8. I Chevrolet Camaro SS. Kurde. Wszystkie są z moich ulubionych filmów. I lubię wszystkie trzy i nie wiem, którego wziąć. Dobra, może mi powiedzcie. Zobaczymy kolory, jakie są. I zobaczymy, po której stronie mają. O, nie mają kolory. Dobra, zobaczymy, z której strony mają grafice. O, z dobrej. Z lewej, dobrze. Teraz patrzymy tego. A wszystkie mają level, to z lewej to będzie problem. O, ten jest fajny. No tam. Ten samochód jest... Nie, przepraszam, nie ten. Ten samochód grał w filmie Cobretti. Właśnie. Ten samochód czarny brał udział w filmie i nadal bierze agencji NCIS Los Angeles. Tak, Los Angeles. I oni go mają. Fajny jest ten samochodzik. Dobry. Zapisamy sobie ich nazwy właśnie teraz. Wezmę sobie karteczkę. O, wezmę coś do pisania tak na szybko. W pierwotniku moim SRT 8, dobra, Ford, dobra, Ford GT500. I
Patrzcie, drodzy Państwo, są wszystkie trzy Dodge SRT. SRT 8. Ford GT 500 i Chevrolet Camaro SS. Dobra, wybierzemy jedną z nich i tak jak pokazuję wam na karteczce, mam zapisane, wkładam ją przed i teraz tak, bierzemy sobie, weźmiemy może tego, chociaż kurde, Camaro weźmiemy SS. Camaro jest najdroższym samochodem chyba. Camaro. Dobra, może jakiś ładny kolorik weźmiemy, może ten. A może buty. Dobra, weźmiemy tego, bo fajnie wie. Najgorzej jest właśnie z tymi wyborem samochodów, jak się dostaje nowy. I z kolorem. Ja to jestem przeciwników samochodom prawej strony. Więc lubię po lewej stronie, moja mama ma po lewej i tak wszystko. Dobra, więc zobaczymy sobie teraz, ile są warte samochody. Bierzemy magiczną karteczkę i patrzymy Dodge'a. Mamy Dodge'a. To jest ten STR, jest warty 24 tysiące. Teraz weźmiemy sobie Forda, proszę. Jest Ford. To jest Ford GT500. To jest Mustang, oczywiście fajny samochód miał. Mustang. On jest 48 tysięcy. I Chevrolet. Gdzie to jest? Musimy zobaczyć od nowa. Dobra, lecimy. Oj, Chevrolet. Jak mówiłem na początku. Dobra, to był Camaro. To jest ten turbo, a mam tego za 36 tysięcy. No to Ford was tak w sumie, że wyszliśmy na równo, bo Ford Dodge SRT 8 kosztuje 24 tysiące. Ford GT500 48 tysięcy, a Chevrolet Camaro SS 36 tysięcy. Czyli wyszliśmy całkiem nieźle. Nieźle strzeliliśmy z cenami. To jest Corvette Corvette Z06, a my C6 poluje. Ja mam 40 tysięcy. A ile ten na doczku wspólnie? To tu będzie. O, jest. On. O kurde, to jeszcze nam dużo brakuje. Ale fajny jest. Podobno jak nim się jeździ, to fajny przód się rozwala cały.
Czy widzicie, jest takie czarne, jest takie przecięcie i to się rozwala. Dobra, mniejsza gadka, szmatka, jak to mówią, ja. Idziemy dalej. Dobra, to może ulepszymy samochód. Mamy tanie części. Będzie latał jak w majonezie. Dobra, weźmiemy go trochę, odchudzimy. Odchudzimy go. Robimy wszystko go tak, żeby był leciutki. Zobaczymy, jakie są spoilery. Ma najpierw spoilerki. A ten nie ma wcale, dobra, tyle na zaszpaki. Ten fajnie wygląda, to weźmy to. Fajnie będzie wyglądał. Mamy 6400. A rozrząd napędowy AWD to jest przeniesienie napędu z tyłu na 4. I ciężar nam dodaje i przodu. I pojemność na miejscu. Pojemność tam sama, dobra, to mamy, to mamy, to mamy. O! O, jakby taką turbosprężarę mógł wsadzić, ale by latało. A, mój kumpel jest online, pewnie w tanki lub nie. Dobra. Zobaczymy, ile jest samochód wart. No, 19876. W sumie ten 2. Nic. Ten 7. To jest moja perła, ja jej nigdy nie sprzedam. Chyba, że będzie naprawdę mi potrzebował kasy. Tym to też tak rzadko jeżdżę, ale to jest R3. Jest w klasie R3, więc takie ma prędkość 9,5, prowadzenie 6,2, przyspieszenie 10, start 10, hamowanie 6,5, tak? Czyli prędkość 7,3, prowadzenie 5,3, przyspieszenie 8,3, start 7,4, hamowanie 5,5. Powiem wam oczywiście wszystkie. Prędkość 5, prowadzenie 4,9, no tam 5 dajmy na to, przyspieszenie 7,6, start 6,7, hamowanie 5,2, dlatego jest wybór. Prędkość Camaro, w tym co dostaliśmy, 6,8, prowadzenie 5,1, przyspieszenie 7,6, start 7, hamowanie 5. Renault Megane RS 205. Prędkość 5,4, prowadzenie 5,5, przyspieszenie 6,8, start 6,6, hamowanie 5,7. Oczywiście nasze trzecie auto perłowe to jest prędkość 9,3, przyspieszenie 5,5. Prowadzenie, przepraszam, jest 5,5, przyspieszenie jest 8,5, start jest 7,4 i hamowanie 5,8. Dobra, za kilka minut jak to szybko leci. Kończy się odcineczek za tam 19. Dobra, to cześć, trzymajcie się, odwiedzajcie mój kanał z tej strony Dexy. Nara.